Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina. No i w tym odcinku trochę się pokręcimy po bagnach. Mam nadzieję też, że nie za długo, bo jak już w sumie mówiłem kiedyś tam, nie za bardzo lubię tą lokację. Także to mi jeszcze klatki nie spadały, byłoby też przyjemnie. No ale dobra, pierwsza rzecz to muszę sobie na mapie znaleźć. Też sobie mam nadzieję, że nie słyszycie za oknem jakichś tam dźwięków. Jeżeli coś tam słyszycie, to przepraszam za to, no ale muszę mieć otwarte okno, bo nie dam rady. Jest tak gorąco i duszno, że muszę mieć to okno otwarte. I teraz tak, szukam miejsca, gdzie rósł ten dwugrot w sumie. Bo tam też były algule. Ciebie nie chcę. Szukam alguli. Ale teraz znowu się tam dostać. Nie chcę was, no już mi praktycznie expa nie dajecie. Po co mam się z wami bić, no? Ha. Dobra, te algule, gdzie są algule, no? Topiec, Blutzeiger. Topielec. Nie chcę się z wami bić, no dajcie mi spokój. Zwłoki dziewczyny. Patrz, no i nie dadzą spokoju. Będą gonić i marudzić. W sumie to was trochę dużo, nie? Nie miałeś dobijać, Geralt. Czy wy... nie zginąłeś. Giń! Masz zginąć? Fuck. Ile was może być, no? Płońcie! Jak ja tak nienawidzę z tym walczyć, to jest tak... Dobra, uciekać! Dobra, dało się. Przeżyłem. Ale i tak szukam dalej tych alguli, no nie mam pojęcia, gdzie one tutaj są. No tam, gdzie rośnie dwugrot, a dwugrot rosną, nie pamiętam, kurde, gdzie. Tu rosną dwugrot, dobra, to gdzieś... Nie, to jest Skojatel, to nie tu. Tu chyba przejdę się tędy jakoś i tędy może. Aha, już jestem pod kurde. Nie bij mnie. W sumie to, wiecie co, same bagna jako lokacja nie byłaby chyba taka zła, ale ona jest tak bardzo słabo grywalna pod tym względem, że tutaj są te niewidzialne ściany złożone z tych krzaków na całej środkowej mapie. To jest po prostu tak wkurzające i czemu mam 19 FPS-ów. Gro, ogarnij się. Ej no, klatki mi spadły do 20, nie wiedzieć czemu. Bro! Klatki mi spadły, no ej, no bez ściemy, co to jest? Dobra, już się uspokoiło. Ciu!
Kurde no. Jak mnie jeszcze to zabiłam, to topielce, to się pogniewam. Gul, al gul! Jest jeden! Nawet są w sumie dwa jakieś takie, ale bym chciał al gula właśnie. Ja pierniczę, jak mi coś jebło. No i tak to jest, bawimy się z wszystkim. O kuźwa. Ha. Szkoda mi trochę jaskółki marnować, wiecie. Ale bałem się, że nie będę miał nie mam innego wyjścia, dobra, jaskółka. Stryk. Dobra, niech trochę mnie uleczy i teraz będziemy się bić. Dwa algule, jak miło. Uciekam. Pozabijałem trochę tego tutaj. Dobra. Tu jeszcze tego dosyć sporo łazi, ale im najpierw chciał pozbierać. Pstryk, pstryk. Pstryk. Jeszcze jeden algul. Tam ich łazi sporo, więc nie ma problemu właściwie. Płoń! Znowu moje FPS-y spadają. Co się dzieje z moim kurde dyskiem? Dobra, w sumie mam tutaj wszystko już dobrze. Znaczy dobrze, no z questem. Już po prostu myślę o FPS-ach i próbuję jeszcze gadać jednocześnie. To nie wychodzi zbyt dobrze momentami. Chodziło mi o to, że quest też mamy zrobionego. Czyli jest ok. Natomiast bym chciał jeszcze się przejść do Gaio Druidów. Dobra, ale to po co przysiadłem już mam. Także robimy save'a. I w sumie tam jest... widzieliście w sumie wcześniej, był obóz Skojatel. Nie pamiętam, czy Skojatel właściwie mogli mieć w czymś pomóc teraz, czy nie. Nie chce mi się. Tam są chyba wiwerny. Nie? A nie, dobra, to jest zwykły, to mogę się bić z tym. Nie denerwuj mnie, głupia roślino. Masz igni. Stryk. Zwiadowca Skojatel, wojownik Skojatel, tam jest Skojatel. Oni mi w sumie chyba nic ciekawego nie powiedzą. Ale ja bym chciał gdzieś tam pójść. Tam były wiwerny, pamiętam. Chociaż z drugiej strony quest na wiwerny chyba jest w trzecim rozdziale dopiero, więc tak mam trochę dziwne przeczucie, że będą za mocne. I ja tam za bardzo nie chcę się za... rzucać. Więc wiwerny zostawię na razie w spokoju, wiecie, wolę jednak to na razie zostawić. I tak, wrócimy sobie do tej wycinki lasów. Tam mamy dodania questa, przy okazji jeszcze jest całkiem blisko... jest całkiem blisko Gaio Druidów. O, jak ładnie. Jagody. No dobra. No to sobie trochę podreptamy powagnie. Tutaj... Czy ja mógłbym...
Na czymś jeszcze poeksić, bo mam tą jaskółkę włączoną. Więc żeby sobie by wykorzystać, to może bym coś znalazł i pozabijał. Jak mi tu dziwnie FPS-y skaczą, kurde, będę musiał po tym odcinku jakoś kompa sprawdzić, czy on to tam nie tworzy jakichś dziwnych rzeczy. No kurde, 15 FPS-ów to jest trochę smutne, wiecie? Nie będę przecież grał na takich FPS-ach bez przesady. Dobra. I tutaj gdzieś. Gdzieś powinien być ten, kurde. Odwycinki. Tam gdzieś chyba. Halo. Jest drwal. Jest kilka drwali i jest ten Jaren, dobra. Mów, przybyszu! Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. No i możemy wziąć całą kasę dla siebie, albo oddać mi połowę. Właściwie to... Jest to samo, bo i tak dostaniemy od niego następnego questa, jeżeli weźmiemy pół zapłaty. To potem dostaniemy więcej za następnego questa, jeżeli weźmiemy całą kasę dla siebie, to dostaniemy mniej za następnego questa, także niech ma ten pół na pół. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybyszu! Zajmujecie się wycinką drzew? Nie, płoszymy dzięcioły i korniki. Dokroć set! Oczywiście, że wycinamy drzewa. Jesteśmy drwalami. Na własną rękę? Czy pracujecie dla kogoś? Jesteśmy wolni, ale przyjmujemy zlecenia na drewno najczęściej od bogatych kupców, jak Leuwarden. Taki kontrakt zapewnia nam robotę na długie tygodnie, a tym samym godziwą zapłatę. Nie boicie się pracować w tak niebezpiecznym miejscu? Ci, którzy trzęśli portkami, już dawno uciekli. Chcą zarobić, więc liczą się z ryzykiem. Nie ma smalczyku bez świniobicia, jak to mówią w moich rodzinnych stronach. Te drzewa są szczególnie cenne? Zgadza się. To pozostałości starej puszczy. Rzadkie gatunki, wielkie drzewa. Będą z nich deski, jak się patrzy. Próbuję jakoś od niego questa jeszcze tutaj wyłudzić, tylko nie za bardzo wiem, który dialog sobie aktywować. Jesteś szefem drwali? Tak, i ich szczęście. Wszystko to lenie i niedorajdy. Powiadam ci, bez mojej światłej kurateli nie potrafiliby się nawet odlać. Widzisz tego tam, wąsatego? Nawet mimo moich wysiłków ciągle ma zaszczane ciżmy. Trzymasz ich krótko. W tak niebezpiecznym miejscu potrzeba dyscypliny. Muszę ich trzymać za mordy, dzięki czemu wrócą do żon i dzieciaków. Przynajmniej większość. Dogadujecie się z miejscowymi? Miejscowi to banda dziwaków. Jedni lepsi od drugich. Ceglarze do znudzenia bełkoczą o panach i podwodnym świecie, a druidzi... oni nie lubią, jak się ścina drzewa. Poza tym dogadujemy się świetnie. Aha. No czyli właściwie żadnego questa od niego nie wziąłem. A więc... druidzi zaczynają się kumać z elfami, bo to jedna banda. A więc cóż, no nie wiem, pójdziemy tutaj później może na samym rozdziale. Albo... nie wiem. Szczerze nie wiem. Ale i tak, na początek... znaczy na początek. Teraz chciałem się przejść do Gaio Druidów. I tam trochę questów sobie wziąć. Wilk. Moren. Druid, wilk, wilk. Wilk, wywerna, wilk, wilk, pfff. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet driada. Widać zawitałem do gaju druidów. No co ty nie powiesz? Tak kurde dziwne, wiwerna.
To tak pokracznie chodzi, że serio. Pstryk, pstryk, pstryk. Droid, 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 droid. Wilk. Okej, do kogo by tu zagadać? Do ciebie może. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jejwin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Okej, to mi się mówi tylko tyle, że tak ładno my się wrócić jeszcze raz na bagna, no ale okej. Moren, dobra, tutaj powinna wam się spodobać ta postać z wiadomych względów. Gwynblade. No siema. Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Co za chamska wiwerna. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? To smutne, bywaj. Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami? Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu, Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Dlaczego nie dogadacie się jakoś z ludźmi? Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości, a każdy akt dobrej woli uważacie za podstęp. Nigdy nie zaakceptujecie naszej inności. Nigdy. Opowiedz mi o driadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Eitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice Brokilonu się kurczą. Szanowni, nie opowiadałeś o tym? Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępny. Kto wygrywa? No, nasze to już było. To smutne. Bywaj. Tyle właściwie?
Kurde, znowu 15 FPS. Nie, ja będę musiał po tym odcinku naprawdę coś zrobić z dyskiem, bo widzę, że on tutaj już trochę nie ogarnia, co się dzieje wokół niego. Ile miał to w ogóle czas odcinka? 4 minuty. Dobra. Starszy druid. Dobranoc, Wiedźminie. Jakie dobranoc, ty? Chodź tu i gadaj ze mną. Dobranoc, Wiedźminie. No co za frajer? Ci zaraz dam dobranoc. Krąg niechcianej mocy. O, w ogóle kolejny znak mamy. Tak, tak z dupy. Irden, tak? Irden to był, z tego co pamiętam, taka pułapka stawiana na ziemi. Może mi się uda wam pokazać gdzieś. Na przykład na wilku wam może pokażę, bo tutaj jest wilków sporo. Chodź. Widzicie? No taka niezbyt... jakaś, nie wiem... efektywna pułapka, no ale jest. Okej, pisaliście mnie w ogóle, że stalowy jest na wilki, więc no dobra. No, faktycznie. Faktycznie stalowy jest na wilki, no dobra. Wiecie co, w sumie... Nie, no na zdrowy rozsądek to myślałem, że skoro srebrny jest na potwory, no to wilki też są potworami i srebrny jest na nie. Okazało się jednak, że na wilki jest stalowy. No okej. Widać, człowiek się uczy całe życie. Okej, ja bym chciał pogadać z tym starszym druidem jeszcze, ale widzę, że on mi mówi dobranoc i tutaj sobie z nim nie pogadam za bardzo. O Boże. Ej, no i was nie będę dobijał po kolei. PD1. Serio? Pocięte równo. Nie, ja się muszę gdzieś przespać, bo przecież to ze mną nie chce pogadać teraz, bo jest noc i mi idzie spać. Głupi druid. Nie jestem istotą nocy. Przyjdź rano. Przecież nic nie robisz. Nawet nie śpisz. Ja pierniczę. Muszę teraz jakieś ognisko znaleźć. O, no to mam szczęście. Kurde, co za normalnie wredne to. Dobra. Mogę w ogóle zrobić jakieś tutaj ciekawe rzeczy. Eliksir serca golema. Nie mam serca golema, no to sobie ma sens. Lepszej bazy alchemicznej. Biały miód, biała mewa. Mam pieprzówkę, mam żytnio, mam bimber. Kurde, ale wymagające to. Krwawienie. Nie, w sumie nic ciekawego. No dobra, no to... No to co? No to idziemy spać, nie? Skoro to nie chce ze mną gadać, to co zrobić? Druid starszy. Słucham cię, biały wilku. To już nie Gwynplaine? Słucham cię, wędrowcze. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę.
Nie, nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Dobra. I tak by nie szedł z ceny 500 orenów, to jest tyle, ile on po prostu chce. A ze zwykłym druidem mogę pogadać? Jesteś jednym z głupców, którzy przychodzą do nas po magiczny napój dający siłę? Jestem Obelixem! Nie, no dobra, z tobą mogę jeszcze o czymś pogadać może? Głęby. Nie, to nie. A ja jeszcze do ciebie wrócę! Spokojnie, kobieto. Wiecie co, to i tak muszę kończyć odcinek, bo czas mi się skończył, tylko... Czy teraz zrobić to, tą burzę i quest z wieżą wykonać? Nie no, w sumie i tak przecież najpierw muszę zebrać wszystkie te... Te sefiry, a brakuje mi chyba jeszcze jednej, z tego co pamiętam. Który to był quest teraz? Potrzebuję jeszcze dwóch. Aha, jeszcze dwóch potrzebuję. No okej. Dobra, no to w każdym razie tutaj będę kończył odcinek, także... dalej będziemy sobie to wszystko ogarniać w następnym odcinku, więc... no, do usłyszenia właśnie w tym kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.